nadzieję, że wszystko będzie tutaj przewodniczy. Tutaj dzisiaj na liście startowej partii około 240. Grzegorz Kocela, Wojska Lądowe 2, brawo Grzesiu!
Kolejny rytm po pierwszym latach na Wrocławiu i teraz z numerem 942. Kolejny zawodnik z numerem 942 na lecie. Krzysztof Górny. Dobiegający do mety w jednostce czasu zawodniczy 1997 z numerem 1997 na mecie Jarosław Błaszczak, inspektorat wsparcia sił zbrojnych. A za Jarkiem kolejni zawodnicy 1981 Adam Ambrozi, Wojska Lądowe 1, a tu 2344 Marcin Uciechowski, Siły Powietrzne 2546. Kolejny żołnierz, ale z wojska w czołówce 2546 Jerzy Siemaszko lub z Żurawina Opola. Historia biegów długich w naszym kraju, nie tylko Wrocław, nie tylko Sobótka, ale także trasy biegowe całego kraju 2042 z numerem 2042 Golów Jarek Gruciarek, Wojska Lądowe 1. Wolontariuszy od naszych gości, to jest materialny dowód naszego uznania i podziękowania za twój trud, za wysiłek, za walkę na trasie. I kolejni zawodnicy 2340 i 3300. Trochę mniej niż w zeszłym roku, ale forma rzeczywiście doskonała. Cały czas na tej trudnej trasie jeszcze byli poniżej 1 godziny i 20 minut. To doskonałe rezultaty 2300. Z tym numerem na mecie zawojował się Krzysztof Basylu, Wojska Lądowe 1, brawo Krzysztof! Ja tylko nie mogę operować z setkami wojskowymi, bo takich nie mam w komunikacie, ale w czasie ceremonii dekoracji na pewno jeżeli otrzymam informację, będziemy się tymi stopniami posługiwać. Kolejni zawodnicy tutaj dobiegają do mety, oczywiście przy burzy dla kibiców, bo ja sobie nie wyobrażam, by mogło być inaczej. 2022 Norbert Czapka, Wojska Lądowe 1, brawo Norbercie, piękny wynik, 2084, z tym numerem na mecie Dawid Kamelec, Wojska Lądowe 4, brawo Dawid, dobry wynik, myślę, że będzie spoglądamy na zegarek, godzina, 20 minut, 20 sekund, a więc myślę, że już niedługo pojawi się tutaj pierwsza zawodniczka. Czy to będzie Kielinka, czy to może będzie inna biegaczka? O tym się, proszę Państwa, już wkrótce przekonamy, bo przecież Marta Szenk, mistrzyni Wojska Polskiego, jest na liście startowej i ona należy tutaj do faworytek, także wśród pan zawodniczki jest Grzegorz Antosi, który także będzie tutaj w ramach mistrzostw swoich służb. No i teraz, proszę Państwa, kolejni zawodnicy, ja cały czas już wyglądam tam na trasę, czy pojawi się pierwsza zawodniczka. Jeszcze zawodnik z numerem 2238, z numerem 2238 na mecie Marcin Pogłowski, Wojska Lądowe 1, brawo Marcin. No i teraz kolejni biegacze. I się teraz zaczyna już, proszę Państwa. Za około 20 minut będziemy mieli największy wysyp, mówię tak kolokwialnie, zawodników na tych ostatnich metrach, czyli zacznie się tam największa. Mamy pierwszą zawodniczkę! A jednak, proszę Państwa, numerem 415. Czepton Gay, ten Kimutai. Rekord życiowy tej zawodniczki w tym maratonie. Godzina, 12 minut. W maratonie 2 godziny 36 sekund i właśnie Helen w tej chwili już na linii mety. Ona wygrywa klasyfikację generalną wśród pań. To będzie następny wśród płci pięknej. Za chwilę powinniśmy się o tym przekonać. Jeszcze kolejni zawodnicy. Jeszcze brawa z numerem 2044.
Brawo Wojtku, gratulujemy dobrego biegu, a my już tutaj, proszę Państwa, spoglądamy na kolejnych biegaczy. Jest Marta Szenk! Gorące brawa! Po raz kolejny tytuł mistrzyni Wojska Polskiego Marta zdobywa. Marta Szenk z Wyczerszczyni maratonu wrocławskiego. Marta Szenk w roku ubiegłym pierwsza w Sobótce. Marta zajęła także wysokie miejsce w Gdyni na Skwerze Kościuszki, gdzie rozgrywane jest to Grand Prix na 10 km w mocnej obsadzie, przekrywając tylko z Dominiką Nowakowską, aktualną wielokrotną medalistką mistrzostw Polski. I Marta Szenk, biegając dzisiaj w Sobótce po raz kolejny ze swoim rzek w Śrenie 8 czerwca mistrzostwa sił, mistrzostwa wojsk lotniczych w biegu.